Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Ministrowie Polski i Ukrainy rozmawiali na temat dalszej współpracy w obszarze tranzytu ukraińskich produktów rolnych. Głównym tematem rozmowy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z ministrem rolnictwa Ukrainy był tranzyt tamtejszego zboża przez terytorium Polski. Minister Telus poinformował swojego odpowiednika, że monitoring ukraińskich produktów rolnych będzie kontynuowany. Dalej będziemy prowadzić konwój, jeżeli chodzi o tranzyt, dalej będziemy prowadzić dokładne badania i kontrolę wszystkich produktów, które wpływają na teren Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej. Chodzi o bezpieczeństwo Polaków. Przez ostatni rok ukraińskie zboże zalewało polski rynek. To doprowadziło do kryzysu i obniżenia cen polskiego zboża. Dlatego w połowie kwietnia rząd wprowadził embargo na kilkanaście ukraińskich produktów rolnych. Początkiem maja embargo zostało zniesione, bo Komisja Europejska wprowadziła zakaz importu do Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji czterech ukraińskich produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Dozwolony jest tranzyt zboża przez Polskę do innych państw lub do naszych portów, ale pod warunkiem stałego monitoringu. Te pozostałe produkty będą mogły na tą chwilę wpływać na teren Rzeczypospolitej, ale będą pod mocną kontrolą i monitoringiem prowadzone. Gdy się okaże, że będą próbowały znów zakłócać nasz rynek, będziemy tutaj mocno reagować. Komisja Europejska wprowadziła embargo na ukraińskie zboże do 5 czerwca. W ramach unijnej pomocy Polska ma otrzymać prawie 70 milionów euro na złagodzenie skutków kryzysu zbożowego.